Nasz bohater przyszedł na świat 23 grudnia 1903 roku w Radlinie na Górnym Śląsku. Jego ojciec pracował jako górnik, matka zajmowała się dziećmi. W tym prostym śląskim domu najbardziej ceniona była polskość, wiara i rodzina. Rodzina Kominków gospodarzyła na śląskiej ziemi od pokoleń. W miarę rozwoju przemysłu coraz większą rolę odgrywało górnictwo i hutnictwo. Chłopi porzucali ziemię i podobnie jak Franciszek Kominek, ojciec Bolesława, podejmowali pracę w kopalniach. Matka Katarzyna z Kozielskich-Kominkowa dbała o wychowanie religijne i przekazanie dzieciom ducha polskości. Ojciec, choć sam żadnego wykształcenia nie posiadał, doceniał znaczenie wiedzy i pragnął wykształcić swe potomstwo. Młody Bolek dzięki decyzji ojca właśnie rozpoczął naukę w niewielkim gimnazjum w Rybniku. Po latach wspominał, że czasem w pruskiej szkole obrywał zamówienie po polsku, a w domu karcono go za język niemiecki. Jednak ta podwójność, to życie na pograniczu dwóch żywiołów i kultur, okazało się bardzo przydatne dla misji, którą miał spełnić w przyszłości. Rok 1918 i odzyskanie przez Polskę niepodległości zastały młodego Kominka w rybnickim gimnazjum. Wśród Polaków zamieszkujących Górny Śląsk zapanowała euforia. Była jednak przedwczesna. Zgodnie z postanowieniami konferencji w Wersalu o losach Śląska miał zadecydować plebiscyt. W 1919 roku na konferencji pokojowej w Wersalu Roman Dmowski, przewodniczący polskiej delegacji, zażądał dla odradzającej się Polski Górnego Śląska, niemieckiego Górnego Śląska. Dlatego, że Polska potrzebowała dwóch podstawowych skarbów tej ziemi. Ludzi, Ślązaków, etnicznie pochodzenia polskiego oraz bogactw mineralnych, węgla, rudy żelaza, bez których to bogactw Polska nie mogłaby przetrwać jako organizm państwowy. Ta sytuacja doprowadziła do wybuchu trzeciego powstania śląskiego. W wyniku trzeciego powstania śląskiego najbardziej uprzemysłowiona część Górnego Śląska przyłączona została do Polski. W 1922 roku wkroczył na te tereny generał Stanisław Szeptycki na czele wojsk polskich. Radość była powszechna. Również w domu Kominków manifestowano przyłączenie do macierzy. Gimnazjum w Rybniku przejęte zostało przez Polaków. W roku 1923 Bolesław Kominek został jednym z dwóch pierwszych maturzystów w historii szkoły i Rybnika. Po maturze Bolesław Kominek rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do pierwszego pokolenia księży Ślązaków, którzy wybrali Kraków, a nie Wrocław jako miejsce studiów. Spacerując wówczas nad Wisłą, nie wiedział zapewne, że Wrocław będzie jeszcze kiedyś dla niego bardzo ważny. Pierwszych święceń udzielił Bolesławowi Kominkowi książę metropolita krakowski Adam Sapiecha. Natomiast święceń kapłańskich w Katowicach biskup Arkadiusz Lisiecki w roku 1927. Na ten temat, kiedy on postanowił być księdzem, tego mi nigdy nie powiedział. Uważał, że to może jest zbyt... Były momenty takie, kiedy on po tym, na przykład w takim samochodzie, jeszcze mówi, teraz mi ksiądz, niech mi da się trochę czasu, bo jeszcze mam takie swoje osobiste modlitewki, które sobie porobiłem w czasie mojej młodości i ja je przestrzegam całe życie. I wtedy ja tak żartobliwie troszeczkę, bo ja powiem szczerze, że ja bym tego tak nie pielęgnował i powiadam, ja mogę księdza arcybiskupa z tego natychmiast rozgrzeszyć. Mówi, ty mi chcesz odebrać to najpiękniejsze, co ja noszę w sercu od pierwocin swojego życia.
Biskup Lisiecki, dostrzegłszy talenty młodego kleryka, wysłał go na dalsze studia do Instytutu Katolickiego w Paryżu. W roku 1930 ksiądz dr Kominek wrócił do kraju. Został przydzielony do robotniczej parafii Dębie, później kierował diecezjalnym sekretariatem Akcji Katolickiej. Nadszedł wrzesień 1939 roku. We wrześniu 1939 roku ksiądz Bolesław Kominek znalazł się w Lublinie. Zastanawiał się, czy pozostać w okupowanej Polsce, czy emigrować. Ostatecznie powrócił do macierzystej diecezji. Drogę z Lublina do Katowic pokonał rowerem. Kiedy ksiądz Bolesław Kominek dotarł wreszcie do Katowic, biskup Adamski powitał go słowami: już myśleliśmy, że trzeba będzie spisać księdza na straty. Sytuacja była naprawdę poważna. Hitlerowski terror skierowany był nie tylko przeciw mniejszościom etnicznym, samym Polakom i organizacjom niepodległościowym. Prześladowano też duchowieństwo jako ostoję patriotyzmu. Tu, na Śląsku, działania Niemców nabrały szczególnego wymiaru. W 1939 roku Górny Śląsk został włączony ze złamaniem prawa międzynarodowego do III Rzeszy i rozpoczęły się prześladowania Kościoła katolickiego. O działalności księdza Kominka w owym czasie wiemy niewiele. Pewnym jest, iż organizował pomoc charytatywną dla ludności Generalnej Guberni i dla Polaków z terenów wcielonych do Rzeszy. Opiekował się jeńcami i więźniami obozów. Prowadził także działalność polityczną jako ekspert od spraw Śląska w porozumieniu z biurem zachodnim delegatury rządu londyńskiego na kraj. W kręgach emigracyjnych żywa była bowiem idea przyłączenia w przyszłości do Polski terenów sąsiedniej Opolszczyzny. Po II wojnie światowej prymas Polski August Chląd uzyskał od papieża Piusa XII plenipotencję do ustalenia w diecezjach przyłączonych do Polski pięciu administratorów apostolskich. Wśród nich znalazł się ksiądz dr Bolesław Kominek. W lipcu 1945 roku mianowany został administratorem apostolskim w Opolu. Zadanie administratora apostolskiego polegało na tym, żeby stworzyć polską administrację kościelną, objąć opieką polskich wiernych, objąć również opieką moralną, materialną, ale również także chodziło o to, żeby objąć opieką niemieckich wiernych, bo nie można zapominać, że oni nadal tu pozostawali. Dlatego już od razu z góry rozpoczął się konflikt pomiędzy władzami komunistycznymi rządzącymi ówcześnie w Polsce a Kościołem katolickim, ponieważ nie uznawały one faktu, że ksiądz Kominek, będący w Opolu, musiał również, czy chciał, czy nie chciał, opiekować się miejscową, rdzenną, autochtoniczną ludnością nie tylko pochodzenia polskiego, również pochodzenia niemieckiego. Szybko nawiązał kontakt z miejscową ludnością i przesiedleńcami z Kresów. Był powszechnie lubiany. W opinii na jego temat przekazanej Stolicy Apostolskiej prymas pisał: administrator opolski ksiądz Bolesław Kominek to człowiek Boży, przykładny i gorliwy pasterz o miłym usposobieniu, przyjmowany z sympatią tak przez Polaków, jak i Niemców. Tej sympatii wobec księdza Kominka zabrakło rządzącym Polską komunistom i funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W roku 1950 władze zażądały, aby episkopat uzyskał od Stolicy Apostolskiej mianowanie stałych ordynariuszy na ziemiach zachodnich. Gdy żądania te nie zostały spełnione, administratorzy apostolscy zostali usunięci. Bolesław Kominek musiał opuścić Opole. Ale tam nie wolno wchodzić. Po usunięciu administratorów apostolskich Bolesław Kominek był czas jakiś internowany w klasztorze benedyktynów w Lubiniu, a później w klasztorze kapucynów w Rywałdzie. W marcu 1951 roku książę metropolita Adam Sapieha zaproponował mu, by pokierował Wydziałem Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Ksiądz dr Kominek zamieszkał wówczas na Wawelu.
Komuniści zmusili go jednak do opuszczenia Krakowa. Przeniósł się wówczas do klasztoru Urszulanek w Sierczy koło Wieliczki. W 1951 roku papież Pius XII mianował Bolesława Kominka biskupem tytularnym Sofeny. Władze nie uznały tej decyzji. Dlatego 10 października 1954 roku ksiądz Kominek przyjął sakrę potajemnie, w Przemyślu. Konsekratorem był biskup Franciszek Barda. Na czas konsekracji biskup Barda odprawił wszystkich z rezydencji. Pozostali tylko współkonsekratorzy, biskup sufragan przemyski Wojciech Tomaka i wikariusz kapitulny krakowski Franciszek Job. Po odwilży październikowej w 1956 roku dekretem prymasa Stefana Wyszyńskiego Bolesław Kominek mianowany został rządcą diecezji wrocławskiej. Działania nowego biskupa od samego początku były w centrum zainteresowania służby bezpieczeństwa. Uroczysty ingres do katedry wrocławskiej miał miejsce 16 grudnia 1956 roku. Sytuacja, jaką nowy rządca zastał we Wrocławiu, była wyjątkowo trudna. Przez 5 lat lokalny kościół rządzony był przez narzuconego, lojalnego wobec komunistów wikariusza kapitulnego. Cały czas sytuacja prawna diecezji nie była unormowana. Władza kontynuowała działania antykościelne i antyklerykalne. Mimo to jednak nowemu rządcy udało się w ciągu kilku lat ustabilizować życie religijne w diecezji i zintegrować duchowieństwo. Miał czas dla każdego, budził zaufanie, był przystępny, chętnie służył radą i pomocą. Zapamiętywało się go już po pierwszym spotkaniu. Arcybiskup był człowiekiem myślącym perspektywicznie. Rozumiał, że świat nie stoi w miejscu, że trzeba iść z postępem, z duchem czasu. W pewnym sensie, dzięki jego decyzji, do dziś przetrwały unikalne materiały filmowe obrazujące życie wrocławskiego kościoła w latach 60. i 70. Dla arcybiskupa Kominka pierwszoplanową rolę stanowiły ziemie zachodnie i ich przyszłość. Pragnął też uregulowania statusu kościoła na tych terenach, a jednocześnie dialogu z Niemcami. Sądzić można, że już wówczas myślał o przyszłym kształcie Europy, w której granice będą mieć li tylko znaczenie umowne. We wrześniu 1965 roku arcybiskup Bolesław Kominek pojechał do Rzymu, aby wziąć udział w ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II. Wydaje się, że już wówczas myślał o napisaniu orędzia do niemieckich współbraci w kapłaństwie. Orędzia, które miało przełamać bariery także w polityce. Niestety polskie władze nie dopuściły go do udziału w drugiej i trzeciej sesji Soboru. Brał udział jedynie w sesji pierwszej i czwartej. Sobór Watykański stanowił niesamowitą okazję do ogłoszenia Kościołowi Powszechnemu radości ze zbliżającego się milenium chrztu Polski. Równolegle z zajęciami soborowymi arcybiskup Kominek organizował spotkania z biskupami polskimi i niemieckimi, podczas których przygotowywał grunt pod planowany list. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że autorem listu, znanego też jako orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, był właśnie arcybiskup Bolesław Kominek. Orędzie wystosowane przez arcybiskupa Kominka w imieniu polskiego episkopatu do episkopatu Niemiec nie było zwykłym listem czy zaproszeniem. Zawierało bowiem znamienne słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. W ten sposób list stał się jednym z najważniejszych dokumentów w historii polskiego kościoła. Po zakończeniu soboru arcybiskup Kominek pozostawał jeszcze przez miesiąc poza krajem. Komuniści zastanawiali się, czy wpuścić go z powrotem do Polski, czy nie. Ostatecznie zrezygnowali z tych pomysłów, obawiając się reakcji społeczeństwa. Wierni z kolei masowo manifestowali swe poparcie i przywiązanie do kościoła podczas uroczystości milenijnych trwających od maja do października 1966 roku.
Kulminacją milenijnych obchodów było przemówienie prymasa Wyszyńskiego na Jasnej Górze, podczas którego wierni odpowiedzieli: przebaczamy, przebaczamy. Władze partyjno-państwowe zorganizowały konkurencyjne wobec milenium obchody tysiąclecia państwa polskiego. Nie zdołały one jednak przyćmić ani obchodów chrztu Polski, ani znaczenia orędzia. Był to wielki sukces Kościoła w Polsce i jednocześnie wielki sukces arcybiskupa Kominka. 5 marca 1973 roku na specjalnym konsystorzu w Rzymie papież Paweł VI podniósł do godności kardynalskiej arcybiskupa Bolesława Kominka. Był to pierwszy polski kardynał we Wrocławiu. Informację tę za Radiem Watykańskim podawały wszystkie media. Ascoltate la Radio Vaticana. Vi presentiamo le ultime notizie. Il Santo Padre Paolo VI ha nominato il nuovo cardinale, l'arcivescovo dell'arcidiocesi di Wrocław in Polonia, Bolesław Kominek. W roku 1972 papież Paweł VI mógł uznać zmiany granic diecezji w Polsce dostosowane do granic Polski powstałych w 1945 roku. Starania kardynała Bolesława Kominka odniosły zatem zamierzony skutek. Rok po otrzymaniu kapelusza kardynalskiego ksiądz Bolesław Kominek zmarł. Jego pogrzeb przerodził się w wielką manifestację, udowadniającą rządzącym komunistom, po czyjej stronie są sympatie i komu tak naprawdę naród zaufał. Zastanawiałem się nad tym, jakimi drogami będziemy się zbliżać do Ewangelii Chrystusowej. Nie przyszło mi jednak nigdy na myśl, że wielkie ideały soborowe zaczniemy wcielać w życie od tych prostych, wszystkim znanych praw. Prawd o miłości bliźniego, o miłości wszystkich ludzi, bez względu na to, czy są oni naszymi dobroczyńcami, czy krzywdzicielami. Że będziemy zaczynać od tego, co mieści się w samym sercu Ewangelii, od krzyżowego przebaczenia. Proszę was, a przede wszystkim proszę waszych pasterzy, ażeby powróciwszy do Wrocławia, złożyli moje wotum i pomodlili się wraz ze mną na grobie świętej pamięci kardynała Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego, z którym łączyły mnie szczególne więzy przyjaźni aż do jego śmierci. Zaproszony papież Jan Paweł II odwiedził Wrocław. W katedrze wrocławskiej nagraliśmy jego słowa skierowane do osób duchownych. Pozdrawiam wszystkich obecnych. Dziękuję za zaproszenie do tej katedry. Dziękuję, że mogę w niej nawiedzić przeszłość piastowską i późniejszą. Dziękuję, że mogę w niej się zatrzymać przy grobie mojego przyjaciela, świętej pamięci kardynała Bolesława Kominka, i przy nim się pomodlić.